Есть перчик. Файный, долго не пхал. Славу баблеры JD. Не хочу отпустить вшед в галенже. Zobaczymy, co tu się da zrobić. No całkiem, całkiem jak na początek. Jurku, znowu nie zawodzi. Sześćdziesiąt siedem. Także być może będzie dobrze. Taki. Na początek może być. Lecimy z nim do wody. No to, to ja lubię. Przyjść parę rzutów i jest pierwsza sztuka. Zapowiada się dobrze. Poziom wody jest niski, szczerze mówiąc. Sami możecie to ocenić. Wystają wszystkie możliwe roślinności, jakie zwykle na wysokim poziomie są pod wodą, ale widać, jak na razie nie wpływa to na brania. Lecimy dalej. Drugi, chyba mniejszy, choć z nimi to nigdy nie wiadomo, ale nie, jest znacznie mniejszy, a właściwie to już go nie ma. Troszkę się rozpadało i braja się skończyły. Idę zobaczę jeszcze jeden odcinek tutaj w tym miejscu i jeśli nic nie będzie brało, to przemieszczę się co 4 km w dół rzeki. Zobaczymy, może tam się coś ruszy. Troszeczkę pogoda pokrzyżowała mi plany, ale nie ma co się przejmować.
wyglądać, ale nic to nie zmienia. Jakieś tam małe pierdoły uderzały w slidera, dwa się chyba spięły i to wszystko. Nie ma jakichś tam specjalnych brań, jakiegoś wielkiego żerowania. A minęło już chyba za 4 godziny, odkąd złapałem rybkę i powiem szczerze, zaczyna być to troszeczkę kłopotliwe i chyba niedługo będzie czas wracać. Jestem cały przemoczony. Nie znam, że zdaje się wyschnąć zbyt szybko, także obrzucam jeszcze kawałeczek i chyba to będzie ten czas. Jest drugi, ale szału nie ma. Taki pistolecik. O, proszę cię bardzo. Tym razem polfing, czyli przynęty, którymi łowili nasi dziadkowie i ojcowie. Już wam pokazuję. Na to się oczywiście skusiło. Jest to alga, trójeczka, duża blacha i duża przynęta, to i rybka już nie jest aż taki pistolet. A to nasza rybka. Oczywiście z ciekawości ją zmierzał. To samo co pierwszy dzisiaj. Trafiły się bliźniaczki. Fajnie wyskoczył z pod brzegu.
uderzył zdecydowanie od razu. Zresztą bardzo fajnie ta alga pracuje, błyszczy jak żadna inna. No i oto efekt. No jeszcze chwileczkę poczekaj. O. I pięknie. To już w drodze powrotnej. Ach, dobrze, dobrze, bo już nic się nie działo przez dłuższy okres czasu i szczerze mówiąc miałem troszeczkę dość, a taka rybka wiadomo, że poprawia nastrój. Chce się jeszcze wykonać te parę rzutów. A uderzyła dokładnie tutaj, wyskoczyła wręcz spod tego ogrodzenia. Także przy samym brzegu. Próbuję na dużych głębokościach i wszystkim próbowałem żerków i czego nie próbowałem dzisiaj. Wolno i szybko i podbicia i efektów za bardzo nie ma. Także widać standardowo są pod brzegiem i trzeba je tylko stąd wywabić. No, to zrobiła nam się pogoda. Akurat jak zdecydowałem, że wracam do domu, to wyszło sobie słoneczko, przestało padać. No nic. Dzionek ogólnie zaliczam do udanych, bo dzionek na rybach jest już dniem udanym, także to na plus. Nic specjalnie wielkiego nie weszło, ale coś weszło, także ręka rybom śmierdzi. Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.